Szubienko w tor czwarty, obok niego Balnuwajt, Polak na torze piątym, gorzej nieco zaczął Bochenek, po prawej stronie ma Balasza Badziego i teraz Węgier, drugi Balnuwajt, trzeci Polak, a chyba w czwórce nie ma, bo tam jeszcze Dmitri Bascu z Francji był wysoko, 7,52, znakomicie Szubienko o 0,02 gorzej od jego najlepszego wyniku z tego sezonu. Z wyniku, który jest też najlepszym na listach światowych. On oraz Amerykanin Kevin Craddock tak szybko biegali. No, bez niespodzianki można powiedzieć, jeśli chodzi o czołowe lokaty. Tutaj należało widzieć